Siemanko. Cześć, witajcie. To co, dzisiaj odpowiemy na wasze pytania. Tak jest, odcinek Q&A. Tak jest. Ty będziesz czytał? Tak, ja będę czytał. Fajnie, bo ja to podobno jąkam się za dużo stękam. Więcej pytań będzie do ciebie, także myślę, że będzie dobrze. Spoko. Może się powtarzają. No co, myślę, że zaczynamy, nie będziemy tutaj... Tak jest. Oskar, pytanie. Podaj 5 swoich polskich najlepszych strongmanów. Obecnie. Obecnie? 5 najlepszych? Tylko pod kątem rozwoju, czy pod kątem osiągnięć już? Myślę, że pod kątem aktualnej formy. I aktywnych. Tak. Aktywny, no to na pewno pierwszy będzie Mateusz. Drugi, kurczę, jak Cyrwus wróci, będzie Cyrwus moim zdaniem. Trzeci bym dał siebie ja. Ilu? 5? Tak. Ciebie i Rożko jeszcze. 5. No myślę, że jak najbardziej. Ten sam skład, kolejność na pewno ciebie bym podał na drugim miejscu za Mateuszem. Ja nie wiem, zależy jaka konkurencja też, nie? Bo wiesz, tu każdy... Nie, no słuchaj, jesteś pro, nie będziesz ja mam... skłonny, nie udawaj. Zależy od konkurencji, bo też nie ukrywajmy. Konkurencje, każdy ma słabe, jakieś mocniejsze strony. Prosta sprawa, ale zdecydowanie na całym strongmanie jest Kielich, ty, a trzecie miejsce. Kielich numer jeden na pewno, to jest apelacyjnie. Jedziemy dalej. Gwiazda. Pytanie do Marka. To ciebie. Jaka waga docelowa startowa? Szczerze, ja tak co roku progresuję te 3-4 do 5 kg, żeby tą wydolność sobie zachować i szybkość. Także myślę, że w przyszłym roku tak 126. To już by byłaby, przy moim wzroście 1,80 m, to już byłaby naprawdę solidna waga i szłoby z tego robić dobre wyniki. Tym bardziej, że startowałeś z zawodnikami w tej wadze i sam wiesz, że potrafią dawać. Tak, no skurczę. Nowikow, jak zdobywa w USM-a 130. Kordiaka też 130. Także w tej wadze da się naprawdę podźwigać. Wiesz. Powyżej 120 to już idzie ładnie siłę budować. Następne pytanie do Oskara. Czy lecisz razem z Mateuszem w jednym samolocie na Arnolda? Ile miejsc w samolocie wykupujecie? Bilety kupują organizatorzy. Na ten moment jeszcze nie wiem, jakim lotem lecę dokładnie, gdzie przesiadki i tak dalej. Nie wiem. Ja na pewno bym chciał tutaj, z racji, że mam blisko, to ruszać z Gdańska. A gdzie tam się może po drodze spotkamy, to zobaczymy. To wyjdzie. Na pewno spotkacie się w Kolumbus. Tak, w Ohio, tak. Wokaja. Dobra, pytanie do obu panów. Jakie wyniki w martwym ciągu na raz i w serii najlepsze w historii? U mnie, kurczę, jak zrobię na raz, to i zrobię dwa. Wyszło w trakcie przygotowań, wychodzi na to. Zrobiłem 360 na dwa bez kostiumu. 380 mam w kostiumie na raz sprzed pół roku. Dzisiaj myślę, że może jakbym kilka zrobił treningów w kostiumie, to te 4 paczki by poszły, aczkolwiek nie robię, bo na Arnoldzie jest zakaz kostiumów używania. Nie wiem, jak będzie na Arnoldzie w UK. Tam będzie ciąg na powtórzenia, ale na razie kostiumu nie zakładam, robię raf. Czyli 360 na 2. A seria taka na 6-7? Na 6-7 ruchu? Myślę, że nie. Ale myślę, że gdzieś tam bym z 330, z 340 zrobił na 5 razy. Okej, okay. No to moja taka najlepsza seria to 300 na 10. To dobry wynik, no i 350 na raz. Ja chyba 300 na 8. W tym roku tak bym chciał 3-8 na raz, raf zakręcić. I to chyba na aksle jeszcze. Pytanie do obu panów. Ile w łapie siedzi i jaki jest rekord w kantle na maksa? Kurczę, dla maksa nie robiłem, bo robiłem kiedyś 125 kg, ale na Gentlefie zrobiłem 120 jako piąty hantel i myślę, że wtedy bym był w stanie zrobić 130 może strzała. Okej, okay, no to ja w hantlu zrobiłem 132 na swoim hantlu, a ile w łapie? No nie wiem, 52-3. Teraz po... 60 chyba. Ja, 60 kurwa. To patrzcie. Patrz, mogę normalnie rozmawiać, jak człowiek. Nie, tam jak jest 55 bite. Nie tak, tylko normalnie tu przyłożę. Jest 50 tak na co dzień, jak tam spompujesz, to pewnie jest 51,2, także nie jest to jakieś nie wiadomo co. Pytanie do obu zawodników. Jakie plany sportowe na 2024? W ilu zawodach macie zamiar wystartować i czy jesteście całkowicie zdrowi? No tak, plany. Ja mam takie plany na ten moment. Dwa pewne starty. Arnold w Ohio, Arnold w Anglii. W marcu te dwa starty są, potem dalej nic nie wiem, nic nie jest 100% pewnego. Na pewno kilka startów w Champions League, z racji, że wygrałem ją. Też tam będę musiał bronić tytuł, mam nadzieję, że powinienem zostać dopuszczony do obrony. Zobaczymy, czy w Polsce będę startował w pucharach, to nie wiem. Zależy też od tego, ile będzie startów za granicą i tym to będzie uzależnione. I być może gdzieś tam jakiś start, jak będzie czas, no to nie będzie poważnych startów w drugiej połowie roku. Może. Dobra, a co do zdrowia? Tutaj jest pytanie, czy jesteś całkowicie zdrowy, dalsza część? No zawsze jakieś przeziębienie mnie tu łapie, kurczę. Chciałem zacząć morsować, tak przyszły, kurczę, takie porządne przymrozki, gdzie woda się schodziła po solinie.
To mnie musiało chwycić przeziębienie. Przyjechał na Podlasie u nas minus 15 w no, dzień. Tu, tutaj się dobrze czuję, ale cały Gruzie gdzieś tam przechorowałem, gdzie właśnie przyszły te większe przymrozki. Myślę, że tu bardziej chodzi w tym pytaniu o kontuzję. Kontuzji nie mam, nie mam, takich poważniejszych to nie mam. Super. Ja teraz odpowiem. Plany sportowe. No na pewno wiem, że będzie taki 10 czy tam 8 imprez z Viking, Strongman European Cup. Także tu wiem, że ma startować dwóch Polaków i kilku zawodników z zagranicy. No i na pewno jakieś eliminacje za granicą, bo nie ukrywajmy, w Polsce no ciężko. Tak, już wcześniej rozmawiałem. Mocno obsadzone zawody, także tak. Na pewno jakieś eliminacje za granicą. Moim marzeniem, zawsze to powtarzałem, jest dostać się chociaż raz na WSM-a. To słuchaj, takie marzenie, nie? Tak już wcześniej rozmawialiśmy przed kamerą, OSG Europy. Fajne, fajne zawody, gdzieś tam jak wygrasz, to chyba dają start na Jetlife, Midali. Tylko szkoda, że dwa tygodnie przed, a nie z jakimś wyprzedzeniem, żeby się przygotować. Ale dają i wiadomo, gdzieś to można się pokazać. Oni wtedy też jakoś mają cię pod uwagą. Fajne zawody, te nagrody też tam niezłe, moim zdaniem. I poziom jest wysoki, bo może tak tutaj polscy kibice tak nie obserwują tych zawodników amatorów za granicą. No ale są naprawdę mocni zawodnicy, to nie są słabi. Także tak jak jeszcze raz powiem, kilka startów w Polsce, ale główna taka impreza docelowa to są jakieś eliminacje za granicą, żeby gdzieś się przebić iść tropem tego gościa. Nie? Dobra, jedziemy dalej. Pytanie do Oskara. Czy przewidujesz wyjazd na Arnolda z kilkudniowym wyprzedzeniem, aby uniknąć aklimatyzacji związanej ze zmianą strefy czasowej? Ostatni trening będę miał na pewno na tydzień przed. Tydzień odpoczynku, około 4-5 dni zawsze mam odpoczynku. Ostatni trening w niedzielę, start jest chyba w piątek. Czyli wylot będzie gdzieś pewnie we wtorek, także też nie mogę jakby zbyt szybciej lecieć na przykład tydzień przed czy 10 dni przed, bo muszę ten cykl treningowy dopełnić. Tym bardziej, że też to się by wiązało z dodatkowymi kosztami, które nie są małe, bo taki gdzieś tam dzień w Stanach to jest 1000 zł, z jedzeniem, licząc dobę hotelową, to są koszta. I ja zapytam jeszcze, powiedz mi, ile planujesz przed zawodami ostatni trening? No mówię, w niedzielę. Czyli 5 dni przed, ale to będą pewnie gdzieś tam już lekki trening, taki tam na 70-80% ciężaru tego z konkurencji z drugiego dnia, czyli z soboty. No, wtedy już regeneracja. Okej, i pytanie do Marka, ten sam użytkownik, dalsza część. Kiedy jakaś autorska seria nagrań na kanale, na przykład nagrania z własnej siłowni, treningi, luźna pogadanka, to tutaj już musicie w komentarzach pisać prośby do władz Real Farmu. Ja jestem dostępny, też nie ukrywam, że sam, żeby coś takiego nagrywać, to musi być ktoś, kto to nagra, zmontuje. Roboty na siłowni jest tyle, tym bardziej, że jestem od sprzątania i od konserwacji maszyn. Także roboty jest sporo, ale jestem zawsze otwarty na jakieś tam nagrania, wyjazdy i tak dalej. Dobra, pytanie do Oskara. Jaki jest twój cel na najbliższego Arnolda? Kurczę, pokażę się z jak najlepszej strony. Żadne konkretne miejsce nie celuję, bo tego nie idzie przewidzieć. Na pewno w takim składzie będę na pewno chciałbym w każdej konkurencji dać z siebie wszystko, walczyć o każdy cenny punkt, a jak wyjdzie, to zobaczymy. I wrócić przede wszystkim zdrowy, bez żadnych tam zerwań na pewno, czy naderwań, które by mnie wyeliminowały z następnych tam tygodni. Pytanie do obu zawodników. Z jakiej odnowy biologicznej korzystacie, ulubiony posiłek przed zawodami? To może teraz ja zacznę, jak wybaczysz. Spoko. Fizjoterapeuta raz w tygodniu, baszan raz w tygodniu. Kriokomora, jeżeli gdzieś tam mam dostęp, ale to już nie jest tak jak cały czas. No, jakieś tam masaże i tak dalej. No i morsuję, ja morsuję już od 5 lat. Znaczy morsuję, bardziej chodzę na saunę fińską zimą. Czyli sauna, 100 stopni, 15 minut, prosto do rzeki, schłodzenia się i tak 3 razy. Aha. To mega sprawa. A to masz saunę przy rzece teraz? Tak, jest sauna nad rzeczką, jest klimacik, bo to jest dobre. Z znajomymi się dogadaliśmy, wyjeżdżamy sobie poza miasto, sałenka, telefony zostawiamy. Wow. Jest centralnie taki piątek wieczór, reset. Ulubiony posiłek przed zawodami? Raczej dużo węgli, z półtorej godzinki przed, żeby było na te 5-6 godzin energii. No i teraz ty, odnowa biologiczna? U mnie to odnowa biologiczna, przede wszystkim sen. Śpię nawet sobie, czy lubię drzemkę zrobić przed treningiem. Nastojąco, nawet jak się żarzy. Nie. Tak z drzemną się lubię gdzieś tam po posiłku przedtreningowym. Przed treningiem jestem taki świeższy. Trenuję często popołudniami. Nie lubię rano trenować. Gdzieś tam też korzystam z basenów, sauny, masaży rzadziej. Gdzieś tam zazwyczaj staram się ćwiczeniami eliminować wszelkie urazy, jakieś tam wiecie i tak dalej. To mi pomaga tutaj kolega w tym, który się na to zda. Posiłek przed zawodami? Zależy jakie zawody, bo wiesz,
jeżeli to są 3 godzinne, taki Puchar Polski, gdzie jest 6 konkurencji, to jest intensywne, to ten posiłek taki miarę lekki, jakiś tam makaron z kurczakiem, czy ryż z kurczakiem. Ale jak są takie zawody, jak byłem na przykład w Stanach, no to pizza wyleciało nawet. Okay. Gdzieś tam takie tłuszcze, bo też nie masz wyboru. Jak to lubię zawody, to trzeba pijeć sobie jakieś tam karbo, czy... Nawet coś zjeść, to cię zsia normalnie, bo wiesz, całe 4 konkurencje w ciągu całego dnia. Musisz gdzieś coś kiedyś konkurencyjnego zjeść. Musisz wybrać. Na pewno nie zrobisz to przed konkurencją wydolnościową, tylko gdzieś tam jakoś statyczną i tak dalej, nie? Jasne. Tu jest ciekawe bardzo pytanie. Czy są możliwe prawdziwe mistrzostwa polskie strongman? Oczywiście. Wszystko kwestia chodzi o... Pieniądze, dobór, takie, żeby gdzieś tam były te ciężary takie obiektywne, dosyć duże dla kategorii Open, bo jeżdżąc na OSG Europy, jadąc na OSG Europy, my amatorzy, nosiliśmy worki po 140 kilo, 100 kilo to wynosiły kobiety, a w Polsce... Zgadza się, no musi być tak, musi być konkurencja... Taka wymierna. Sprawdzająca wydolność, musi być sprawdzająca siłę. Tak. No i skład, tak, a skład będzie, jak będzie odpowiednie wypłaty. Tak, no myślę, tak. Nie ma co tu... Bo jak każdy ma sobie, każdy policzy przygotowania, nie ukrywajmy, nie są tanie, swój poświęcony czas, no to się to w tysiącach troszkę wychodzi. I te dobre wypłaty... A nie daj Boże, jeszcze gdzieś się podczas jakaś kontuzja przytrafi, gdzie trzeba tam tych... wizyt u fizjoterapeuty więcej. Nie daj Boże podnóżek. No to już idzie. No także wypłaty, i to myślę wypłaty dla pierwszej trójki. Tak. Jeszcze nawet wiadomo, w dobrym składzie. Kwestia pieniędzy i konkurencji. Nie? No i dobry hotel, zawodników, jedzenie i tak dalej. No to też wiadomo. Też, jak już mówimy otwarcie o tym, co ma być. Żeby... Jeżeli mamy się nazywać w Polsce strongman jedną wielką rodziną, to trzeba się traktować jak w rodzinie. Nie? Mądre słowa. Do wszystkich. Ciekawe pytanie. Do jakiego szczytu zmierzacie? Które osiągnięcie jest dla Was sufitem możliwości? Może ja. To też nie jest tak, że masz założony jakiś szczyt, bo tak, dostałeś się na Arnolda, kiedyś to było Twoim marzeniem, a teraz jesteś na Roldzie. Nie do pomyślenia. Też zajął dobre miejsce. Tak. Także tak. Wypaść jak najlepiej. Możliwości to raczej każdy jako... Z biegiem czasu, nie? Tak, z biegiem czasu jakieś tam wiadomo sobie... Ja myślę, że trzeba sobie tylko wyznaczać realne cele, czyli tak, po kroczku, bo jak teraz... Ale marzyć też trzeba, nie? Bez marzeń. Tak i tak, nie? Wiadomo. Dobra. W której konkurencji na Arnoldzie czujesz się najlepiej, w której najsłabiej? Bo nosidle będę się dobrze czuł. Kurczę, dużo tutaj loterii, gdzieś tam z tymi chodzeniem z kamieniami. Mam nadzieję, że gdzieś tam, jeżeli sobie nosidło jest pierwsze, jeżeli tam odciski, nic się nie pozrywa i tak dalej, to w tych kamieniach też będę dobry w tym chodzeniu. Kurczę, ciężko to też wymierzyć względem innych zawodników, bo zobaczymy, co oni zrobią, nie będą przygotowani. Chciałbym Axla zaliczyć tam na 1-2 powtórzenia, żeby to punkty jakieś były. Ciąg, no 370 gdzieś tam chciałbym zacząć. Jest ciąg na maksa, przypominam. Trzy podejścia. To dla debiutanta nie będą to na pewno złe wyniki. No myślę, że jak mam być szczery, to myślę, nie zapieszając, że pokażesz się najlepiej z debiutantów na przestrzeni ostatnich lat. Może tak, no nie wiem, zobaczymy. Zresztą nie śledziłem tych. Zobaczymy, nie? Dobra, pytanie do Marka. Kiedy starty za granicą? To już odpowiedzieliśmy wcześniej. Czy zamierzasz w tym roku wystartować na Arnold Amator i czy zamierzasz wystartować w Champions League? Arnold Amator, zobaczymy na pewno, tak jak mówiłem, że eliminację do Giants Life i do WSM-a. Champions League? Czekam na zaproszenie. No to tak wygląda, nie? Wiem, że w Anglii, ale to też widzisz, są kwalifikacje chyba, będą w tym roku 2 razy. Bo tak się Dawid Pakulski dostawał. W Polsce też jest Champions League, nie? Tak. Ale tu jest dla zaproszenia, ale tam wiesz, Dawid Pakulski się dostawał przez kwalifikacje. Ale to też tak, jednorazowy masz start wtedy, jak je wygrasz. Tak to wygląda. Pytanie do Oskara. Czy zamierzasz zrezygnować z pracy i przejść na zawodowstwo? Jak będzie mnie stać, to od razu to zrobię. Chętnie na pewno. Nie, jakbym był w pierwszej trójce na Arnoldzie, to od razu bym chyba... Przestał pracować, a tak to zobaczymy. Tak, wiadomo. To jest najważniejsze, wiadomo, tam nie... Nie poświęcę, wiesz, dobra rodziny na rzecz sportu, bo rodzina jest ważniejsza. Zobaczymy, no na razie jakoś tam łączę koniec z końcem, nie jest źle, nie narzekam. Dobra, kolejne pytanie do obu panów. Co byś wolał, 400 w ciągu czy 200 belka? 400 bez kostiumu? Chyba. No, to ale tu jest pytanie... No, ale wiesz, 400 bez kostiumu? Do Belgii kostiumu nie ma. Nie wiem, kurczę, to i to jest spoko. To i to jest dobrym wynikiem, takim znaczącym już na Ale jakbyś musiał wybrać? No bo taki jest cel tego pytania. Na pewno jest mniej strongmanów, co robi 200 belkę. Jest więcej, co robi 400 w ciągu.
No ale Raf już bym powiedział, że nie. Aha. Może, kurczę. Nie wiem, kurczę. Ale jakbyś musiał wybrać na ten moment? 200 belkę wezmę. To ja 400 ciągle. Liczy się góra. Dogadanie. Jak zaczęliście swoją przygodę ze Strongman? Ja już chyba to wielokrotnie tam opowiadałem, gdzieś tam na kanale. Początek 2020, trafiłem do znajomych, przyjaciół, którzy mnie tam przygarnęli do siebie na plac, na sprzęt pokazali. Mariusz Dąbrowski, Mateusz Rzesiński tam w stupiące startują. Gdzieś tam posmakowałem tego sprzętu, kul, belki, hantla, walizek i tak dalej. Tak to się zaczęło. Przyjeżdżałem tam raz chyba w tygodniu, czy dwa razy w miesiącu. Tak się przygotowywałem przez 9 miesięcy do Mistrzostw Polski. To miało, Mistrzostwa Polski miały być szybciej, ale był COVID. One były przesuwane na moją korzyść akurat, okay. Bo gdzieś tam też miałem jakieś małe kontuzje. I tak to tak się zaczęło. Okay. No moja przygoda, ja jako student jeszcze startowałem na Akademickich Mistrzostwach Polski w trójboju. W 2014 roku zadzwonił do mnie znajomy działacz, taki z jednej z gmin, że robił amatorskie zawody, czy nie chciał wystartować. Mówię mu, fajnie, ale nigdy nie miałem styczności z tymi zabawkami. Pojechałem, wystartowałem, fajnie. W następnym roku były znów te same zawody, znów wystartowałem. A pierwszy trening Strongman zrobiłem w 2017 roku. No i tak wsiąkłem, że tak powiem. Jestem do dziś, mam nadzieję, że jeszcze dobrych kilka lat zostanę. Pytanie numer X. Co waszym zdaniem trzeba zmienić, żeby w Polsce Strongman był popularny jak za czasów Pudziana? No kurczę, na pewno moim zdaniem on wcale nie musi wrócić do telewizji, a raczej powinien zostać przeniesiony na platformy internetowe. Bo telewizja no, odchodzi do, moim zdaniem do lamusa. Coś, nie wiem, czy na podobę to zrobić Freak Fightów, czy jak jakieś streamy i na żywo za jakąś drobną opłatą na początek. Na pewno byliby chętni do oglądania. Kwestia, żeby to było zrobione profesjonalnie. Tak. Dobre show, wyjścia zawodników, tak jak to wygląda na Jansle. No. Ludzie przychodzą... Ale to już wiesz, to byłby profesjonalnie. No tak, ale ludzie przychodzą, płacą słone, tak. Słone pieniądze za no. Te bilety, tak? Kwestia, żeby to wyglądało i zawodnicy mieli dobry poziom. I myślę, że to by wróciło, chociaż nie ukrywajmy, trend na dużego chłopa trochę minął. Na siłowniach większość ludzi ćwiczy fitness i tak dalej, ale myślę, że dalej takie duże skrajności, jakimi są strongmani na pewno, by się dobrze sprzedawało. No, ale myślę, że tak tutaj właśnie na początek, bo wiadomo, żeby weszło to musi wejść jakiś sponsor, zobaczyć to. Ale żeby zobaczył to, to takich małych właśnie live'ów czy coś zacząć. Puchar Polski 2 trwa 2,5 godziny, także do oglądania tam, nie wiem, za drobną opłatą chyba, że tutaj Malwina i Marcin Kartlewcy robili to chyba za 10 zł, to był na cel charytatywny. I wielu ludzi nawet ode mnie z rodziny oglądało Mistrzostwa Polski w Belce. Zgadza się, ale zobacz, wiadomo, że to jakoś się musi zacząć. Wiele ludzi po takim zwykłym Pucharze Polski podchodzi i mówią, kurczę, ale fajnie to znów obejrzeć. Oglądałem to gdzieś tam kiedyś w telewizji, myślałem, że już tego nie ma. No i ja odpowiadam, że jest, tylko nie w telewizji, już o tym ludzie nie wiedzą. No i też jakby w telewizji, jak już jest puszczane, to nie w tych, wiesz, mainstreamowych powodach. Zgadza się. No i też nie ukrywajmy, że teraz sprzedaje się coś tam gdzieś tam, ktoś się z kimś powyzywa, a tutaj raczej nie mamy w zwyczaju takich... Ale nie, mówię tylko o sposobie jakim, nie? To jest. Dobra, pytanie kolejne. Wasz najważniejszy start w życiu? Przede mną jest, ale jakby był ten, co był, no to Arnold Amator. Okej, okay. No a ja bym powiedział, że World Strongest Man do 105. No i też drużynowe Mistrzostwa Świata też na Ukrainie startowaliśmy. Indywidualne Mistrzostwa Świata, no kilka tych startów było. Każdy międzynarodowy coś wnosi, bo to cenne doświadczenie, nie? Tak jest, bez dwóch zdań. No i nie ukrywam, jak śpiewaliśmy hymną na Ukrainie, jak wygraliśmy drużynowe Mistrzostwa Świata. To takie przeżycie, które zostanie do końca życia. Rzadko kiedy hymny puszczają. Zgadza się. Oskar, ile kosztował Cię wyjazd na Arnold Amatorów? Czy jak jedziesz teraz na pro, to koszty pokrywa organizator, czy musisz płacić z własnej kieszeni? Nie muszę pokrywać. Przelot, hotel, tam jakieś coś tam drobne, pieniądze na jedzenie, na taksówkę chyba zapewnił. Czyli organizator. Na Amatorze za wygranie miałeś... Medal. Medal i przejście do pro, a w pro masz już wszystko opłacone, plus nagrody finansowe tak, w zależności od miejsca. Tak. Nagrody znasz już? Nie pytamy o wysokość, tylko czy znasz? Znam. Mniej tylko jest za 11 zawodników, a jest chyba do 10 miejsca, także nie wiem do końca. Czyli mogę wyjść jeszcze... Ostatni może zwrócić tak. Głowę nisko. Marek, nie. Kartacze czy schabowy? No. Jak kartacze mojej mamy, to kartacze, a w knajpie to bardziej schabowy. Nie? Wasze ulubione danie? O kurczę, na pewno coś z kuchni polskiej,
Dobre pytanie. Ziemniaki ze schabowym. Gdzieś tam, wiesz, ziemniaczki, karkóweczka w sosie taka, wiesz, taki domowy obiad bardziej polski, nie? Coś tak, bez dwóch zdań. Schabowy może niekoniecznie, wolałbym gdzieś tam karkóweczkę w sosie. Od czego najlepiej zacząć przygodę ze Strongman? Kurczę. Dobre pytanie. Ja nie wiem, czy jest Strongman. Ja może... myślę, że od przyjścia na Champion Gym. Chcę przysłać. I od zakupu karnetu. A tak serio? W okazyjnej cenie zaraz. W okazyjnej cenie, tak jest. Nie A wiem. Tak serio? Ja bym proponował, nie wiem, jakieś może na początek, jak ktoś jest bardzo młody, ma kilka lat czy kilkanaście, zaczynać jakichś tam innych dyscyplin sportowych. Ja zaczynałem od lekkoatletyki, która bardzo się dobrze przeniosła na Strongmana. Ja byłem w trójboju, no, też ta baza była dobra. Ty z trójboju. Ale myślę, że na początku siłownia, delikatnie i poszukać w okolicy, na pewno jest jakiś człowiek, który ma sprzęt Strongman. No to zobacz, tak porozkładasz sobie zawodników po całej Polsce, to zawsze gdzieś ten zawodnik się znajdzie, udać się do niego, spróbować tych zabawek, zobaczyć jak to idzie. No nie ukrywajmy, że jak chcesz być w tym dobry, to od początku musisz mieć jakiś trochę talentu. Tak, jakieś tam bazy zrobione, nie? Bez dwóch zdań, nie? Także trochę bazy, trochę sprzętu, trochę talentu i jest szansa, że coś z tego będzie. Nie? Pytanie kolejne. Marek, co sądzisz o World Ultimate Strongman? Powstała kategoria 120. Drugie pytanie, co myślisz o trzecim tytule mistrza Polski? No to tak, co do kategorii 120, ogólnie kategorie w każdym sporcie spoko. Strongman, tak jak wiesz, no nie są doceniane te inne kategorie poza Open, więc... Słuchaj, na OSG Europy każda kategoria miała te same nagrody. Finansowe. Zgadza się. No ale wiesz, u nas w kraju nie istnieje nic poza Open. No Open, 105 już tam słabiej. Także... Nawet chyba kobiety dostały te same pieniądze. Kwestia popularności, ile by miało startować zawodników, jakie by miały być nagrody, bo robić kategorię, aby robić, to też bez sensu, nie? Tak, nie ma czasu. Także... No ty byś musiał wagę zbijać. Co myślisz o trzecim tytule mistrza Polski? No fajnie, tylko żeby... Chciałbym, żeby był prawdziwy, mocny skład i konkurencje były takie, żeby no, nie może wszystkim pasowały, bo tak się nie da, jak wiadomo, ale żeby nikt nie mówił, że coś za lekkie, coś za ciężkie, coś takie, czy coś pod kogoś. Że na przykład wygrywasz mistrza Polski i gdzieś masz start jakiś poważny. I gdzieś masz coś start dalej, tak, no to by było mega. Nie? No i też nagroda finansowa by była odpowiednia, jak za taki tytuł. Marek, czy jaki start międzynarodowy? To już myślę, że odpowiedzieliśmy, jak i do przygotowania. No tak jak mówiłem, ten sezon trenuję w zimę dość ciężko, może nie na takich dużych ciężarach, ale gdzieś te 300 w ciągu się kręcę, tabelka jest 150, 160. Objętość jak zwiększysz, no to już ciężar musisz zejść. No, przygotowania są zimowe całkiem inne, więc myślę, że przełoży to się na lato i powinno być spoko. Pytanie do obu panów. Czy może jakieś małe spotkanie z kibicami Strongman podczas zawodów? Nie ma problemu. Jesteśmy otwarci. Ja zawsze staram się... Zostawa gdzieś tam właśnie po konkursie ostatniej konkurencji, do zdjęć, po koronacji. Czasem trzeba poczekać na tą koronację i wiem, że niektórzy czekają, niektórzy już się rozchodzą, ale ja zawsze podchodzę do zdjęcia, staram się pamiętać, bo gdzieś tam kiedyś pamiętam, raz zapomniałem, gdzieś tam zostałem opieprzony za to, bo byłem gdzieś zmęczony, może tak, więc wiadomo, różne są. Nie bywa, ale ogólnie ale... trzeba być dla kibiców miłym, otwartym, się gdzieś tam... zrobić zdjęcie dla nas, to jest tam jakieś tam... Tak. Mała sprawa, ale może kogoś to zainspiruje, nie? Także trzeba tych kibiców docenić za to, że przyszli i chcieli to oglądać, tak? Pytanie, czy kreatyna to już steryd, czy trzeba robić po niej odblok? Kreatyna służy przede wszystkim do kąpieli kreatynowych, bo jest tak mocna, że psuje wątrobę oraz nerki. To może coś nowego się dowie. Także musimy tak, ale do gorącej wody, bo otwiera pory. Ale kreatyna, czy kreastak, czy size grow? Najlepiej, wiadomo, im więcej form, tym lepiej. Czyli wszystkie trzy do wanny? Do gorącej wody. No to dzisiaj wanna pójdzie w ruch chyba u mnie. Bo otwiera pory i wtedy lepiej się wchłania. Nie? Wtedy... I nie uszkadza wątrobę, obija wątrobę. No to mamy nowy pomysł na progresję. Ja tak na poważnie, no to wiecie. Czy czujesz presję przed Arnoldem? Nie. Nie czuję. Motywacja. Marek, jaki jest twój wzrost i w jakiej wadze czujesz się najlepiej? Wzrost 180, waga. Jaki czujesz się najlepiej? No to jak ja mówię, ja dokładam 2, 3, 4 do 5 kilo rocznie, wtedy nie czuję takiego, wiesz, przytłoczenia tą wagą, dalej to gdzieś tam mam dynamit, na 1,40 m potrafię wskoczyć, także myślę, że ta sprawność jest zachowana. No bo nie ukrywajmy, że to jest taki mój największy atut, wydolność, wytrzymałość, szybkość, a tą siłę statyczną teraz pracuję, mam nadzieję, że też poprawimy. Dobra, jaki wynik satysfakcjonowałby Cię na Arnoldzie? I jaką wagę zamierzasz mieć na tych zawodach? Waga będzie powiedzieć około 150-153 kg. No,
kurczę, startują sami konie. No, to... Trafiłem w taki skład, a nie inny, ale jeżeli będę gdzieś tam, nie będę ostatni, to będę zadowolony, będę zdrowy, skończę zawody. Tak jak już wcześniej mówiłem, będę walczył w każdej konkurencji na 100%. Pytanie następne. Czy to prawda, że zawodnicy TVN-u przejęli zawody Strongman? No przejęli tą federację, ale to nie nasze czasy, ciężko nam się do tego odnosić. Plotek jest wiele. My się tym nie zajmujemy. My się tym nie zajmujemy. Obecne czasy są, nie są i tak nie są lekkie w Strongmanie, jak widzicie. Tak jest. A co dopiero mamy. Nie jest mamy na się, ciężarach i ogólnie. Jak my wtedy mieliśmy, ja miałem 8 lat, czy tam 10. Tak? Ktoś ci pomaga w przygotowaniach do zawodów? Teraz Michał Marciniak, trener trójboju siłowego, gdzieś tam mi doradza, gdzieś tam mi pomaga w zniwelowaniu jakichś tam kontuzji. A tak to nie, wszystko ja też ten rok też mam. Ale bo nie mam takich mi plany. A to nie, ta, tak. Zaufałem też... i zobaczymy, co to przyniesie. Na pewno jest dużo ciężej. Na razie planów mi tam nikt nie pisze, ale mówię, tylko się tam doradzał, gdzieś tam jak mi coś, wiadomo, jakieś się pojawiały. Młody talent Strongman z Polski. Na ten moment myślę, że gdzieś Bartek Tarapata, pracowity, sprawny przede wszystkim, bo siła jest to zdania, że zawsze nam budujesz. Jakieś problemy z kolanami, wiesz, nie słyszałem. Tak, to wiesz, może gdzieś tam się, wiesz, dużo startów bierze. Fizjoterapeuta, mniej startów. Rehabilitacja i mniej startów, tak. Mniej startów. Jak coś zaczyna boleć, to trzeba to wyleczyć, bo inaczej można się... Gdzieś tam może właśnie... ...kontuzji, a to wstrzymuje rozwój, a w takiej młodej karierze to jest... Może powinien się zgłosić jakiegoś takiego właśnie dobrego trenera. Poczekaj, dokończę, żeby się zgłosił do dobrego trenera, ma taka rada, bo to, żeby odpowiednie wzorce ruchowe pokazał w przysiadzie, w ciągu i tak dalej, to te kolana nie będą gdzieś tam też doskwierały, bo ja sam miałem z tym problem. Gdzieś tam za bardzo chciałem, wiesz, właśnie z nóg robić pewne rzeczy i gdzieś te kolana cierpiały. I jeszcze jedno pytanie do ciebie, co myślisz o Marku Czekowskim? Bo według osoby pytającej jest to bardzo profesjonalny zawodnik, jeżeli chodzi o metodykę swoich przygotowań. Ja twoich metodyki nie znam, nie mogę się wypowiedzieć. Wiem, że jesteś zawzięty, uparty, pracowity, nie? To mogę się opowiedzieć. No, ja tak to od małego, jak to sobie postanowiłem. To... I doświadczony, bo też masz tych startów dużo więcej ode mnie. Nie wiesz, gdzie się podpatrywałem. Też ważne jest to, żeby z każdego startu coś wyciągnąć. Tak? Jedziesz za granicę, zobacz, jaki klej kto używa. Wiesz, tak, no, no właśnie. Rzeczy, takie detale robią często dużą różnicę. No, dlatego ja też na początku Strongmanie dużo startów brałem, bo patrzyłem na starszych. To na Baćkach i zapytałem, co robi Tomka, dawał, gdzie się podpatrywałem okiem, co robi przed danymi konkurencjami, gdzieś tam, wiesz, masz śliską koszulkę, idziesz do belki, co robisz wtedy, nie? A ja takich typów nie znałem, tak. A nikt jest, ci też nie... Jest takich rzeczy dużo. Tutaj pozdrawiam chłopaków. Co do mojej metodyki, no to ja myślę, że muszę troszeczkę nadrabiać mądrym treningiem i tak dalej, no bo nie mam 1,95 m, tylko 1,90 m. Ale już wiesz, zawsze mądrze, bo jesteś wysoki, się rozwalisz. Rozumiali się łatwo tutaj zjechać się ciężarami, tak, nie jest. Mądry trening to podstawa i myślę, że lepiej pojechać na zawody niedotrenowanym niż przetrenowanym. Ja tak pojechałem na Arnolda Amatorów, się przyznaję, byłem niedotrenowany. Gdzieś myślę, że było lepiej niż jak jesteś w Brakowało gdzieś dwóch tygodni, była taka, wiesz, idealnie by było. Także mądry trening w Strongmanie to podstawa i unikanie kontuzji, bo każda kontuzja cofa nas 3 kroki wstecz. Tak. Także co, wyczerpaliśmy wasze pytania, myślę, tak, że do zera. Dziękuję, że nas oglądaliście. Dziękujemy, że zadawaliście pytania tak licznie. Dziękujemy za cierpliwość. Do następnego, trzymajcie się. Do następnego razu, trzymaj mamy kciuki za Oskara. Liczymy na medal po cichu. Komentarz, like i subskrypcja. Dziękujemy do bardzo. Do zobaczenia, trzymajcie się.